Towarzysze, przypomnę naszą dzisiejszą uroczystą. Witam serdecznie burmistrza miasta Radomska, pana Mariusza Kwiatkowskiego. Witam również gospodarza, panią dyrektor zespołu szkół nr 2, pani Dorotę. Witam wiceprezesa Małopolskiej Agencji Rozwoju Lokalnego oraz oraz przedstawiciela samorządu tego zastępcy kierownika Wydziału Budownictwa, panią Monikę Hanckę. Szanowni Państwo, spotykamy się tutaj u Państwa w tym roku na kolejnej edycji Karpów Dom i Otoczenie pod hasłem Czyste Powietrze dla Radomia. Pozwolę sobie teraz zaprosić pana burmistrza. Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że Państwo zaprosili do tego wydarzenia. Mam nadzieję, że Radio Polska ma stację w tym samym uważam, że zauważę się wszystkim udanego dla pana stacji. Pan burmistrz już wszystko powiedział, ale też bardzo się cieszę, przejdziemy do wszystkich miejsca. Bardzo ciekawe, że pan burmistrz jest bardzo zajęty się do siebie. Przed chwilą pan burmistrz proponuje też do burmistrza pana burmistrza Kwiatkowskiego i myślę, że taka bardzo prezentacja się tworzy i wiem, że taka prezentacja jest zachowana. Więc pan burmistrz Kwiatkowski, 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 Dom i Otoczenie. Stawiamy przede wszystkim na ekologię, na czyste powietrze. Każdy z Państwa, komu leży na sercu walka ze smogiem, na pewno znajdzie tutaj coś dla siebie. A ponadto również nowe rozwiązania, jeżeli chodzi o termomodernizację budynków. Znajdziemy również najnowszy na rynku oczyszczacz powietrza, bo jak wiecie Państwo, przed nami zima, także na pewno każdy z nas zetknie się ze smogiem. A ponadto fantastyczne rozwiązania, jeżeli chodzi o odnawialne źródła energii. Fachowe porady, pokazy, mamy specjalistów robót wykończeniowych. Mamy również firmę Flojamo, która zaopiekuje się Państwa dziećmi. A do tego konkursy z bardzo cennymi nagrodami.
roku.